Jak nie dla siebie, to dla kolegi. W chwili wstępu bardzo proszę pana profesora Marka Nowickiego o przedstawienie nie długiego referatu na temat skaningowej mikroskopii tunelowej. Dzień dobry państwu. Witam państwa na wykładzie zatytułowanym właśnie skaningowa mikroskopia tunelowa, który się odbywa w ramach Dnia Otwartego na Wydziale Fizyki i Astronomii. Podczas tych, mam nadzieję, 30 minut postaram się państwu przedstawić jedną z metod doświadczalnych, która jest stosowana m.in. w Instytucie Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego, a która, można śmiało powiedzieć, już ponad 30 lat temu zrewolucjonizowała świat nauki. To znaczy, przy użyciu tego oto mikroskopu można odwzorować powierzchnię tak zwaną rozdzielczością atomową. To znaczy, można zidentyfikować atomy na powierzchni, powiedzieć, gdzie one dokładnie się znajdują. Jak i również przy użyciu tego mikroskopu można przemieszczać pojedyncze atomy i molekuły na powierzchniach, układając je w rozmaite wzory. To są tak naprawdę, jest to narzędzie, które po raz pierwszy umożliwiło badania w tak zwanej skali nanometrowej, gdzie tak naprawdę odległości pomiędzy obiektami, w domyśle atomami i molekułami, są mierzone właśnie w nanometrach, czyli naprawdę jedna bilionowa część metra. Jest to urządzenie, które tak naprawdę zaczęło, umożliwiło naukowcom badanie świata, które były dotychczas niedostępne przy użyciu na przykład takich technik jak mikroskopia optyczna, czy też nawet skaningowa mikroskopia elektronowa. Zanim jednak powiem o skaningowym mikroskopie tunelowym, nazwa angielska brzmi Scanning Tunneling Microscope, stąd wiesz, ja czasami będę używał skrótu STM po prostu. Jest to mikroskop, który jest stosowany... Dzień dobry. Który jest stosowany do badania powierzchni ciał stałych. Słów o tym, po co się to robi i jaką rolę pełni skaningowy mikroskop tunelowy w tych badaniach. Otóż taki model powierzchni, który ma nam przemówić do naszej wyobraźni, w jaki sposób taka powierzchnia mogłaby wyglądać w skali nanometrowej. W tym modelu atomy są reprezentowane przez takie oto sześciany. Tutaj mamy stopnie atomowe, wyspy, luki atomowe, czyli tak naprawdę defekty strukturalne, które później będę państwu pokazywał już w takich rzeczywistych obrazach STM-owych, tarasy oraz uskoki. Co takiego jest ciekawego w powierzchni, że w ogóle warto się nią zajmować? Jest przynajmniej kilka powodów, dla których warto badać powierzchnię ciała stałego i tymi badaniami zajmuje się właśnie m.in. Instytut Fizyki Doświadczalnej. Jednym z powodów jest badanie tzw. właściwości katalitycznych powierzchni, co ma zastosowanie w katalizie heterogenicznej. Tutaj przykładowo podano taki przykład aktywacji metanu. Jeśli mamy dwie molekuły metanu, które znajdują się w fazie gazowej, my je sprowadzimy na powierzchnię i mówimy, że doszło do adsorpcji molekuł na powierzchni, to w wyniku oddziaływania takich molekuł z podłożem może dojść do zerwania wiązania pomiędzy atomem węgla i atomem wodoru. Powstają takie dwa rodniki, które później w fazie gazowej mogą się połączyć i utworzyć nową molekułą etanu, czyli C2H6. Jest to typowy proces katalityczny, czyli tak naprawdę produkcja węglowodoru dłuższego rzędu. Rolą m.in. STM jest to, żeby badać właśnie tę oto powierzchnię. Ją może być na przykład tlenek litu, czy też tlenek magnetu. Omawiając tę tematykę, nie sposób naprawdę nie wspomnieć o Noblu z 2010 roku dla Gejma i Nowosylowa za grafem, żeby badać takie dwuwymiarowe struktury, która w tym przypadku tworzy węgiel, strukturę, która do złudzenia przypomina klaster miodu. Należy również stosować narzędzie, które będzie charakteryzować się właśnie rozdzielczością atomową. Czyli będziemy mogli w stanie powiedzieć, gdzie poszczególne atomy znajdują się na powierzchni. No idealnym było oczywiście to, gdyby można było na przykład zarejestrować tak zwane charakterystyki prądowo-napięciowe, czyli zależność prądu płynącego między na przykład jednym końcem takiego układu, a drugim w funkcji przyłożonego napięcia. Znowu trzeba mieć takie urządzenie, które umożliwi umieszczenie odpowiednich elektrod w skali nanometrowej i pomiar
zależności AI. To jest krótko motywacja, po co się to robi. Na tej skali to jest skala tak naprawdę odległości, na której umieściłem 1 metr, 1 mm, mikrometr, 1 nanometr i na końcu tej skali mam 1 angstrem, czyli 10 do minus 10 metra. Jeśli chodzi o wymiary, no to my znajdujemy się gdzieś na początku tej skali. Dalej, owady, przynajmniej te, które występują w naszej strefie klimatycznej, osiągają wielkość od kilku do kilkunastu milimetrów. Dalej, to są bakterie coli. To jest obraz otrzymany przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego. Ich długość osiąga od 1 do 3 mikrometrów. Dalej, odległości pomiędzy ścieżkami w mikroprocesorach, które, jak wiemy, są sercem każdego urządzenia elektronicznego dzisiaj. One wynoszą około kilkudziesięciu nanometrów. Dalej, odległości pomiędzy kolejnymi sekwencjami w łańcuchu DNA, również kilkanaście, kilkadziesiąt nanometrów. Długość wiązania w grafenie pomiędzy dwoma atomami węgla około 1,4 angstrema. No i w końcu średnica atomu, cokolwiek to znaczy, około 1 angstrema. Urządzenia, które stosuje się do badań, między innymi mikroskopii, są scharakteryzowane poprzez pewną wielkość, którą nazywa się zdolnością rozdzielczą, czy też rozdzielczością. Taka podstawowa definicja brzmi, że jest to wielkość charakteryzująca zdolność przyrządu do rejestrowania blisko położonych szczegółów danego obiektu równa najmniejszej odległości dwóch punktów, jeszcze rozróżnianych. Krótko mówiąc, jeśli obserwujemy jakieś dwa obiekty pod mikroskopem i odwzorowujemy je jako rzeczywiście dwa oddzielne obiekty, wtedy rozdzielczość tego mikroskopu jest wystarczająca do badania właściwości takich układów. Jeśli obrazowanie jest w postaci jednej rozmytej plamy, no to rozdzielczość tego mikroskopu jest niewystarczająca, krótko mówiąc. Znowu wróćmy do skali odległości. Jeśli chodzi o zdolności percepcyjne naszego oka, no to w zasadzie to jest obszar obserwacji, który kończy się mniej więcej na dziesiątych części milimetra. Dalej, mikroskop optyczny. Przy użyciu tego urządzenia możemy rejestrować obrazy i odległości pomiędzy, czy też obserwować obiekty o wymiarach do kilkudziesięciu mikrometrów. Ten obszar można rozszerzyć poprzez oświetlanie danego obiektu falami elektromagnetycznymi o mniejszej długości w zakresie na przykład ultrafioletu, ale ta rozdzielczość kończy się mniej więcej tutaj. Popatrzmy, do 1 angstrema mamy tak naprawdę 4 rzędy wielkości. Dalej, skaningowy mikroskop elektronowy. To urządzenie umożliwia nam rejestrację obrazu aż do 10 do minus 8 nanometra. Po drodze jest jeszcze również skaningowy mikroskop transmisyjny, którego tutaj nie umieściłem. No i później skaningowy mikroskop elektronowy, który umożliwia badania właśnie w tym interesującym nas zakresie w skali nanometra. To są twórcy skaningowego mikroskopu tunelowego, którzy w 1982 roku w laboratorium IBM w Zurychu tak naprawdę podstaw zbudowali ten mikroskop. On pracował w wersji atmosferycznej. W naszym instytucie mamy urządzenia, które pracują zarówno w warunkach ultrawysokiej próżni w atmosferze, jak i ostatnio został również uruchomiony SPM w środowisku elektrochemicznym. Za to osiągnięcie w 1986 roku ci panowie otrzymali Nagrodę Nobla i od tego czasu w zasadzie obserwuje się gwałtowny rozwój tej metody, która dzisiaj jest określana jako skaningowa mikroskopia próbnikowa, która zawiera tak naprawdę wiele technik badawczych, między innymi skaningowy mikroskop sił atomowych, o którym na końcu też powiem kilka słów. Mechanika klasyczna versus mechanika kwantowa. W nazwie tego mikroskopu stosuje się określenie tunelowy. Dotyczy to zjawiska, które jest wykorzystywane do obrazowania powierzchni w skali nanometrowej.
Wyobraźmy sobie, że jeśli mamy jakąś cząstkę, która znajduje się przed jakąś barierą, to z klasycznego punktu widzenia, jeśli ta cząstka nie ma odpowiednio dużej energii, niemożliwym jest to, aby ta cząstka przedostała się na drugą stronę takiej bariery. Krótko mówiąc, ona się odbije od tej powierzchni. Jeśli natomiast dostarczymy jej odpowiednio dużą energią, wtedy ona będzie mogła przeskoczyć przez tą barierę i znaleźć się po jej prawicy. To jest dla nas coś bardzo oczywistego. Z punktu widzenia mechaniki kwantowej ten proces przebiega zupełnie inaczej. Otóż ta cząstka nie musi mieć odpowiednio dużej energii, tak aby pokonać tę barierę. Na przykład może być to bariera potencjału, ale na zbliżaniu się do tej bariery przeniknie przez tą barierę i znajdzie się po jej prawej stronie. To jest tak zwany efekt tunelowy, który dotyczy m.in. elektronów, protonów, neutronów, czy też cząstek alfa, które mogą być na przykład wypromieniowywane z atomów promieniotwórczych. W 1924 roku fizyk de Broglie wysnuł teorię, w której to każdej cząstce materialnej, na przykład elektronowi, który ma pęd n razy v, przypisał pewną falę o zadanej długości. To w pełni potwierdziły eksperymenty, które ujawniły falową naturę materii. Na przykład elektrony mogą interferować, ukazując swoje falowe właściwości, tworząc bardzo charakterystyczne obrazy dyfrakcyjne. Ta metoda na przykład, która wykorzystuje takie falowe właściwości, jest na przykład, to jest dyfrakcja powolnych elektronów. W tym oto takim kwantowym ujęciu cząstka, w naszym przypadku elektron, jest opisana poprzez właśnie taką funkcję falową. Dochodzi do tunelowania przez taką barierę i przejście tej cząstki na drugą stronę. Tak naprawdę istnieje pewne prawdopodobieństwo znalezienia takiej cząstki po prawej stronie. Tutaj amplituda tej fali oczywiście jest mniejsza niż przed barierą, ale stosunek tak naprawdę kwadratów amplitud po przejściu i przed przejściem jest miarą tak naprawdę prawdopodobieństwa przejścia takiej cząstki przez na przykład taką barierę potencjału. Wyobraźmy sobie, jest to jeden z najprostszych układów, jaki można, elektrycznych, jaki można sobie wyobrazić. Tutaj mamy źródło napięcia, rezystor, amperomierz, w którym płynie prąd. Jeśli ten układ przerwiemy, no to oczywiście prąd w tym układzie nie będzie płynął. Wyobraźmy sobie teraz, że zastępujemy te części obwodu takimi oto dwoma elektrodami. Ta elektroda jest elektrodą płaską, ta elektroda jest w postaci igły. No i teraz będziemy powoli zbliżać tą igłę do tej płaskiej powierzchni, starając się zarejestrować prąd. Okazuje się, że gdy ta odległość jest na poziomie kilku, kilkunastu amperów, w tym układzie zaczyna płynąć prąd, właśnie prąd tunelowy. Elektrony z tej oto igły tunelują poprzez tą barierę potencjału na granicy ostrze próbka, zamykając w ten sposób obwód i możemy rejestrować prąd. Te prądy są bardzo małe, to znaczy jeśli dla odległości na przykład kilku amperów natężenie prądu tunelowego jest na poziomie picoamperów, tak, czyli to jest na poziomie 10 do minus 12 ampera. I cechą charakterystyczną tego prądu jest to, że jest on silnie uzależniony od odległości ostrza od próbki. Zależność to jest bardzo prosta, im bliżej to ostrze znajduje się powierzchni, tym ten prąd jest większy. I to jest zależność eksponencjalna, to znaczy jeśli my zmienimy tę odległość o 1 angstrem, wtedy prąd tunelowy wzrośnie nam dziesięciokrotnie. W związku z tym wszelakiego rodzaju zmiany tego prądu będą mogły później być wykorzystane do obrazowania powierzchni ciała całego. Dobrze. Wyobraźmy sobie, proszę Państwa, teraz, że mamy takie ostrze umieszczone nad jakąś powierzchnią i teraz będziemy starali się rejestrować natężenie prądu tunelowego płynącego w tym układzie w funkcji przemieszczenia takiego ostrza. No dopóki będziemy się znajdować nad płaskim obszarem, to wiadomo, będziemy rejestrować stałą wartość prądu tunelowego. Jeśli to ostrze znajdzie się nad jakimś obiektem, w domyśle atomem czy też molekułą, tutaj odległość pomiędzy ostrzem i próbką się zmniejszyła, to będzie skutkowało wzrostem natężenia prądu tunelowego.
Znowu znajdując się nad płaskim tarasem, wrócimy do poprzedniej wartości prądu tunelowego. Dalej, znajdując się nad lufą atomową, tutaj odległość nam wzrosła, co się objawi zmniejszeniem natężenia prądu tunelowego. No i znowu wracamy nad płaski taras, gdzie rejestrujemy stałą wartość prądu tunelowego. W związku z tym, podczas takiego skanowania, rejestrując natężenie prądu, możemy odwzorować tak naprawdę topografię powierzchni. Ten moduł, ten reżim pracy jest tak zwany, jest to tryb stałej wysokości, zmiany prądu tunelowego odzwierciedlają topografię powierzchni. Można również sobie wyobrazić ten eksperyment trochę inaczej. Można zadać warunek początkowy, że chcemy rejestrować stały prąd tunelowy podczas skanowania takiej powierzchni. W związku z tym, z chwilą, gdy to ostrze dojdzie do takiego obiektu na powierzchni, aby utrzymać warunek stałego prądu tunelowego, to ostrze trzeba będzie wycofać, odsunąć od powierzchni, niejako ominąć ten obiekt, no i znowu powrócić do rejestracji tego obrazu na płaskim terenie. Podobnie, jeśli znajdujemy się nad luką atomową, aby spełnić warunek stałego prądu w obwodzie, to ostrze będzie musiało zostać przysunięte do powierzchni i znowu odsunięte tak, aby spełnić warunek stałego prądu. Tutaj widać, że ten kontur, który zakreśla ostrze STM, odzwierciedla dokładnie topografię powierzchni. W związku z tym, z chwilą, gdy takie ostrze napotka jakiś atom na powierzchni, on zostanie natychmiast zarejestrowany. Ten tryb nazwany jest trybem stałego prądu. Tutaj dla zainteresowanych w tym obwodzie wykorzystuje się tak zwany układ sprzężenia zwrotnego z wykorzystaniem wzmacniacza operacyjnego. Tak, w związku z tym, co to jest STM? Jest to po prostu ostrze, które znajduje się nad płaską powierzchnią, które jest bardzo precyzyjnie przesuwane i rejestrowany jest jednocześnie prąd tunelowy. W związku z tym, żeby móc mierzyć przy użyciu STM-u, trzeba mieć po pierwsze ostrze, na końcu którego najlepiej, żeby znajdował się pojedynczy ramach. Istnieje wiele metod otrzymywania takich ostrzy. Są to ostrze wykonane na przykład z wolframu, z takiego stopu platyna, iryt. Takie ostrze można wykonać, biorąc drut na przykład wolframowy o średnicy 0,2 mm, ucinając nożyczkami pod pewnym kątem, otrzymuje się takie ostrze, wierząc, że na końcu takiego ostrza znajduje się jeden atom. Bardziej taką wyrafinowaną metodą jest metoda trawienia elektrochemicznego. Tutaj mamy drut wolframowy umieszczony w roztworze NaOH. To może być równie dobrze roztwór KOH. Przekładając odpowiednią różnicę potencjału na anodzie, dochodzi do trawienia tego ostrza w myśl takich oto reakcji na anodzie i katodzie. Tutaj przedstawiłem bardzo schematycznie proces trawienia, który przebiega w czasie. Tutaj jest ten menisk, ubywa nam tego materiału, tworzy się tlenek wolframu i na końcu dochodzi do zerwania takiego drutu. W czasie takiego procesu otrzymujemy tak naprawdę dwa ostrza. Jedno na górze, drugie na dole. A tak to ostrze wygląda. Jest to ono obserwowane przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego. To jest drut wolframowy o średnicy 0,1 mm. To jest ta część wytrawiona. W tej chwili to jest ostrze zrobione podczas kontaktu tunelowego. To jest powierzchnia rutenu, na której znajdują się takie trójwymiarowe wyspy ołowiu, które tutaj do złudzenia przypominają taką jakby rozlaną ciecz na powierzchni. To jest końcówka takiego ostrza wytrawionego w roztworze NaOH. Tutaj mamy skalę, ten odcinek jest równy 10 mikrometrom. Możemy policzyć sobie również samo ostrze. Tutaj ten odcinek wynosi 1 mikrometr. Jest to bardzo dobrze wytrawione ostrze, nawiązuje się do badań przy użyciu STM. Tak, skoro mamy ostrze, no to teraz trzeba mieć jakieś urządzenie, które bardzo precyzyjnie będzie zmieniać jego położenie. Stąd kilka słów na temat zjawiska piezoelektrycznego. Zostało ono odkryte przez Piotra i Jacques'a Curie w 1880 roku. Piotr Curie studiował w Sorbonie, tam otrzymał tytuł doktora, był profesorem tytularnym, był mężem również Marii Skłodowskiej-Curie, otrzymali razem Nagrodę Nobla w 1903
2003 roku. Jednak zjawisko piezelek przyszło, o którym chciałem powiedzieć. Można podzielić na dwa tak naprawdę zjawiska. Pierwsze to jest zjawisko piezoelektryczne proste, które polega na powstawaniu na przeciwległych ścianach kryształów, ładunków elektrycznych przeciwnego znaku w wyniku deformacji. Takimi kryształami są na przykład kwarc, niebianitu, cyrkonia na ołowiu, czy też tytania na ołowiu. Jeśli będziemy zmieniać wymiary poprzez na przykład rozciąganie, ściskanie, bądź też wyginanie takich materiałów, no to to wyindukuje ładunki przeciwnego znaku na przeciwległych płaszczyznach takiego materiału. Istnieje jeszcze również zjawisko piezoelektryczno-odwrotne, polegające na mechanicznej deformacji kryształów pod wpływem zewnętrznego pola elektrycznego. Sytuacja jest odwrotna. Umieszczając taki kryształ w zewnętrznym polu elektrycznym, możemy również go w jakiś sposób deformować. No i to zjawisko zostało właśnie wykorzystane w skaningowym mikroskopie tunelowym. Wyobraźmy sobie, że mamy taki piezoelektryk w kształcie rurki, na której naniesione są takie cztery sektory jakiegoś materiału przewodzącego. Jeśli teraz spolaryzujemy prawą stronę dodatnio, to ta część rurki ulegnie skróceniu, lewą ujemnie ta część zostanie wydłużona, powodując przechylenie się takiej rurki w prawo. Odwrotna polaryzacja będzie skutkować przechyleniem się takiej rurki piezoelektrycznej w lewo. To samo można robić wzdłuż osi X i wzdłuż osi Y. Jeśli teraz spolaryzuje się te wszystkie sektory, na przykład ujemnie, to będzie powodować wyciągnięcie się wszystkich części tej rurki piezoelektrycznej, jeśli dodatnio skurczenie. W związku z tym tak naprawdę, jeśli teraz umieścimy w środku już wytrawione ostrze, to mamy bardzo dobre narzędzie do tego, aby bardzo precyzyjnie sterować takim ostrzem w kierunku X, Y. Jaka jest korelacja pomiędzy przesunięciem a napięciem? To jest oczywiście uzależnione od długości takiej rurki piezoelektrycznej oraz materiału, ale przykładowo przy napięciu 200 V można przesunąć taką igłę na odległość 10 mikrometrów przy długości około takiej rurki 10 mm. Tak wygląda skaner piezoelektryczny. Tutaj w środku mamy właśnie wytrawione ostrze umieszczone na piezoelektryku. Tutaj mamy próbkę, która umieszczona jest na takiej rampie. No i w wyniku przyłożenia odpowiedniej różnicy potencjału pomiędzy odpowiednie sektory można sterować ruchem tego ostrza. To są obrazy, zdjęcia otrzymane w naszym instytucie. To jest jeden z aparatów próżniowych, które Państwo będą mogli dzisiaj zobaczyć. To jest próżniowa wersja skaningowego mikroskopu tunelowego. W środku znajduje się skaner, próżnia. W środku jest na poziomie 10 do minus 10 milibara. To jest tak naprawdę jak w kosmosie. Tutaj mamy manipulatory, które umożliwiają na przykład preparatykę próbek, grzanie, chłodzenie, nanoszenie różnych warstw. To jest manipulator, tak zwany wobble stick, do przenoszenia takiej próbki na skaner. To jest zdjęcie skanera, który został wykonany w tym instytucie przez pracowników Instytutu Fizyki Doświadczalnej. Również mamy te cztery pieza. Tutaj mamy system sprężyn, które tłumią drgania mechaniczne, które dochodzą do takiego urządzenia zewnątrz. Pod spodem są magnesy. To wszystko jest przykrywane takim ekranem, który pełni tutaj rolę ekranu zarówno elektrycznego, jak i cieplnego. Musimy mieć świadomość tego, że aby odwzorować powierzchnię w skali nanometrowej, musimy wytłumić wszystkie drgania mechaniczne i elektryczne, szumy elektryczne, które dochodzą do takiego urządzenia. Stąd potrzeba jest stosowania właśnie takiego tłumienia mechanicznego oraz filtrów, które nam filtrują sygnał elektryczny. To jest animacja przedstawiająca proces skanowania powierzchni przy użyciu ostrza STM. Tutaj jest animacja przedstawiona tak, jakby ten mikroskop pracował w trybie stałego prądu. Z chwilą, gdy zbliżamy się do jakiegoś atomu na powierzchni, ostrze jest wycofane, tak aby spełnić warunek stałego prądu. Znowu wracamy na taras, dochodząc do stopnia atomowego. Ostrze jest skierowane w kierunku ostrza, odwzorowując tak naprawdę topografię tej powierzchni. W związku z tym
linia za linią skanowane jest powierzchnia próbki i dzięki temu można odwzorować powierzchnię w skali nanometrowej. To jest rzeczywisty pomiar. Ja miałem przyjemność pracowania właśnie z tym urządzeniem. To jest obraz otrzymany przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego, który śledzi ruch ostrza SGR. To jest powierzchnia rutenu, zaabsorbowane wyspy w ołowiu. Ostrze przesuwa się, skanując powierzchnię, linia po linii, odwzorowując powierzchnię tego materiału. Teraz Państwu pokażę obrazy, które zostały otrzymane przy użyciu właśnie jednego i drugiego mikroskopu. To jest obraz otrzymany przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego, który na tutaj nie będę wiele mówił, ale tutaj widzimy ślad ostrza oraz wystrząt. Natomiast tak oto wygląda obraz, który odwzorowuje nam STM. Tutaj widać, że rozdzielczość tego mikroskopu jest niewystarczająca do tego, aby zaobserwować szczegóły budowy takie wyspy. STM odwzorowuje płaski obszar w górnej części takiej wyspy. Jeśli będziemy rejestrować tak zwany profil polarny, to będziemy mogli zarejestrować takie oto schodki, które odzwierciedlają nam stopnie atomowe. A jeśli będziemy mieć trochę więcej cierpliwości i skanować będziemy na tym płaskim obszarze, to otrzymamy atomową zdolność rozdzielczości. To jest obraz STM, który ujawnia nam obecność na takiej wyspie również płaskich obszarów. To jest tak zwany monokryształ ołowiu. Tutaj widać na podłożu również stopnie atomowe na rutenie. A to jest po prostu darowe. Wadą skaningowego mikroskopu tunelowego, jeśli w ogóle tak można powiedzieć, jest to, że jest to urządzenie, które umożliwia odwzorowanie powierzchni przewodzącej. Znaczy ten materiał, który badamy, musi być albo metalem, albo półprzewodnikiem. Można również badać cienkie warstwy tlenków na powierzchniach przewodzących, ale te warstwy muszą być na poziomie kilku warstw atomowych, nie więcej. Zaraz o tym powiem. To są zdjęcia z naszego laboratorium. To jest elektrochemiczny skaningowy mikroskop elektronowy, który został uruchomiony w zeszłym roku, a to są zdjęcia otrzymane dla takiej próbki grafitu. To jest tak długozasięgowy tak zwany Moiré pattern, który ujawnia nam korugację powierzchni. Tutaj te wymiary są około 100 angstremów, jak dobrze pamiętam. Tutaj już jest rozdzielczość atomowa. To jest z kolei obrazowanie powierzchni miedzi już w środowisku elektrochemicznym, czy w cieczy. Tak wygląda ta powierzchnia wtedy, kiedy mamy do czynienia z roztworem H2SO4 poprzez to, że w tej cieczy istnieją tak naprawdę jony fragmentacyjne, które są efektem tak naprawdę procesu elektrolizy i rozpadu tego elektrolitu na jony. Można poprzez odpowiednią polaryzację takiej elektrody zmusić jony o odpowiednim znaku do tego, żeby nam usiadły na tej powierzchni. I te jony można później obrazować. To jest właśnie przez to. Tak samo można obrazować molekuły porfiryny na powierzchni miedzi, które zostały wcześniej rozpuszczone w takim roztworze. Tutaj poprzez odpowiedni dobór napięć można odpowiednio uszeregować takie molekuły. Tutaj one akurat zazębiają się jedna z drugą, ale przy odpowiednim napięciu można uszeregować je tak, aby były one wszystkie do siebie równoległe. Tak i na koniec właśnie jeszcze AFM-ie, które Państwo też będą widzieć w laboratorium, który z kolei umożliwia badanie próbek nieprzewodzących. Jedyną różnicą w tym jest w zasadzie działania jest to, że zamiast pomiaru prądu tunelowego rejestruje się siłę oddziaływania takiego próbnika z podłożem. Ten próbnik jest wykonany z azotku krzemu. Tutaj jest pokazana taka charakterystyka, wychylenie belki z funkcji kontaktu do odległości takiej belki od podłoża. Jeśli ta odległość jest duża, to ta belka nie ulegnie zakrzywieniu. Jeśli będziemy zbliżać tą belkę do powierzchni, wtedy zacznie nam ona oddziaływać z podłożem. Będziemy obserwować nachylenie takiej belki. Z tym podczas skanowania również będziemy mogli odwzorować topografię powierzchni. Sposobem detekcji może być tutaj na przykład oświetlanie takiej belki z światłem laserowym, które pada później po zbiciu na fotodiodę i poprzez odpowiedni pomiar
przy użyciu tej fotodiody można przekonać o tym, jak ta belka reaguje, czy ona na przykład się skręca, czy ona się wygina i tak dalej. Czyli to jest AFM, który również należy do tej rodziny skaningowych mikroskopii próbnikowych, łącznie z skaningowym mikroskopem. I to w zasadzie byłoby tyle, o czym chciałem Państwu powiedzieć. Zwiedzając Państwo dzisiejsze laboratoria, żeby mogli Państwo zapytać o szczegóły działania takich mikroskopów i budowę. Dziękuję bardzo.